Cześć, heksymalista. Właśnie przygotowywałem się do materiału. Miałem w głowie, dalej mam pewien temat i zaskoczyło mnie znienacka informacja dosłownie sprzed kilku minut, że platforma Fiat jest już aktywna, tak? Tak więc natychmiast wrzuciłem wam link na moim Twitterze. Jest to app.fiat.io. Jestem w tej chwili na tej stronie i widzę rzeczywiście, że wszystko już funkcjonuje. Myślę, że w tej chwili pomówię właśnie o tym, co miałem w głowie, aby to jak sobie wszystko poukładać, a do tej platformy muszę przysiąść wieczorem, jak będę miał więcej czasu na spokojnie. Wszystko posprawdzam, wrzucę sobie tutaj jakieś środki na koncie YouTube'owym, a jutro, tak za pełną dobę, wam pokażę, jak to, jaki z tego jest rezultat, tak? Ale widzę już teraz, tak na szybko, jakie coiny są dostępne w systemie, więc tutaj no, nie ma niespodzianki. Tak jak przewidywaliśmy, jest Hex, Hedron, Shiba, stablecoiny, Ethereum oraz Wrapped w Bitcoin. Mamy zakładkę depozytowanie, pożyczki, staking, widzimy total supply i fiata, total stake. Jest w tej chwili 11% już wrzucone w stake. Ale tak jak mówię, myślę, że przejdę do tego na spokojnie jutro przez te wszystkie tutaj możliwości, tak, przez pożyczki, przez depozytowanie, wrzucę w stake'a i tak dalej i wam to opiszę. Tutaj też tak naprawdę nie trzeba się śpieszyć, no bo ten obrót i tak będzie na razie bardzo niski, więc tutaj też nie ma jakiegoś niesamowitego pośpiechu. O czym chcę dzisiaj pomówić, to tak wyszło trochę przypadkiem, bo wczoraj wieczorem przez zupełny przypadek zacząłem słuchać wywiadu, który przeprowadzał Rags to Riches, tak? Myślę, że tego pana większość z was kojarzy. Jest to współtwórca Texana i też taka dosyć rozpoznawalna osoba w naszym świecie, więc przeprowadzał on wywiad z twórcami Pulse Chain IOU. I jeżeli może już skojarzyliście, jeżeli kojarzycie, ja kilka dni temu wrzucałem wam tweeta, ostrzegałem was, napisałem bezdyskusyjny scam, tak? I tutaj wrzuciłem zdjęcie tego raportu z Pulse Police Review, tak? Chłopaki robią robotę, oceniają projekty, tak? Oceniają kontrakty pod tutaj kątem bezpieczeństwa i właśnie dają nam taki werdykt, swój werdykt, tak? I oni właśnie tutaj opisali ten projekt jako bardzo niebezpieczny, aż 3 czerwone flagi. Dlatego też napisałem wam bezdyskusyjny scam. Ale powiem wam szczerze, że po tym, co wczoraj posłuchałem tutaj w trakcie tego wywiadu, co się dowiedziałem, to trochę tak mi się perspektywa zmieniła na tutaj działanie Pulse Police i jakby na to właśnie takie określanie, co jest bezdyskusyjnym skamem, a co nie jest. I szczerze, myślę, że tutaj z mojej strony to określenie było tutaj zbytnio pochopne. To na wstępie może powiem tak, że Pulse Police to są tutaj panowie, którzy w formie takiego wolontariatu, ponieważ nic z tego nie mają, żadnej korzyści materialnej, robią właśnie review, czyli testują smart kontrakty projektów pod Pulse Chainowych, tak? Sprawdzają ich bezpieczeństwo. Ale co ciekawego Rag w tym wywiadzie powiedział, to że Pulse Policja jest bardzo taka radykalna. Ich nie interesują żadne argumenty, jakie są intencje twórców, dlaczego dla przykładu w tym kontrakcie specyficznym no, są klucze prywatne, czasami muszą być. Dla przykładu, znamy w historii takich projektów masa, tak, które mimo tego, że mają klucz prywatny, to i tak w jakiś sposób mamy do nich zaufanie. Dla przykładu, pierwszy z brzegu mam w głowie token Wait, tak, gdzie również jest klucz, jest to wytłumaczone w ten sposób, że twórcy potrzebują mieć tą furtkę modyfikacji kontraktu, ponieważ nie wiemy, kiedy ruszy Pulse Chain, tak? A wówczas muszą ręcznie dokonać zmiany w kontrakcie, aby po prostu znał, tak, tą datę. Tak więc dążę do tego, że są takie sytuacje i projekty, gdzie klucze prywatne po prostu mają wytłumaczenie, takie logiczne, tak? I to, że on istnieje, to nie jest właśnie to, co napisałem, bezdyskusyjny scam. Tak naprawdę to jest tylko czerwona lampka. No i w sumie to Pulse Police właśnie
taką informację nam daje, prawda? Oni nie piszą scam czy nie scam, bo tego nie wiemy. To, że jest klucz prywatny, to, że administrator może modyfikować ten kontrakt, to jeszcze nie jest scam. Scam jest wówczas, kiedy wykorzysta tą władzę w jakiś niechlubny sposób, tak? Więc to była taka moja pierwsza taka refleksja, że rzeczywiście to się pośpieszyłem z określeniem tego jako scam. No ale dobra, o co tak naprawdę chodzi, prawda? Czym jest PLS IOU i dlaczego w ogóle tym wczoraj się tak zainteresowałem? Więc to jest platforma, która umożliwia kupowanie Pulse Chaina już dzisiaj, tak, ale właśnie na zasadzie IOU. To też znamy z przeszłości nieraz. Tak na szybko w głowie mam na przykład token Flare. Token Flare, który był tradowany przez długi czas właśnie w formie IOU, czyli jest to taka, powiedziałbym, taka obietnica, prawda? Mamy obietnicę, że ten token zaistnieje i poniekąd już handlujemy tą obietnicą. Tutaj w tym przypadku chłopacy mówią w ten sposób, że zauważyli, że mimo że Pulse Chain Sacrifice się zakończył, to nadal są osoby chętne, aby skupywać Pulse Chaina po nawet bardzo, bardzo dużej cenie, tak? Nawet dzisiaj możemy wysłać środki na adres Sacrifice i dostaniemy jakieś Pulse Chainy, kiedy nastąpi fork. Jednakże jest to tak absurdalnie nieopłacalne, bodajże dzisiaj to jest chyba już 2 dolary za jednego Pulse Chaina, więc nikt tego nie robi, tak? I twórcy tego projektu tak to tłumaczą, że ta idea, ten pomysł wyszedł stąd, aby umożliwić kupowanie Pulse Chaina dzisiaj po, no wiadomo, gorszym przeliczniku niż Sacrifice z dni tych, z tego okresu 14-dniowego, ale jednak po lepszym rejcie niż bezpośrednie poświęcenie na adres, jakbym tego dokonał dzisiaj. Na dzień dzisiejszy zobaczcie, że token PLS IOU jest tradowany na 0,0 już ponad 2,002 dolara. Oznacza to, że jest to 20 razy drożej niż oryginalne poświęcenie. Jak wejdę sobie na Dex Screener, to widzę, że kontrakt ten powstał niespełna 12 dni temu. Co dla mnie zaskakujące, no bo właśnie, do tego za chwilę przejdę, ale zobaczcie, jest całkiem niemało transakcji, większość transakcji zakupów na bardzo niewielkie kwoty, co prawda, ale jednak, tak więc są tutaj zainteresowane strony, aby kupować Pulse Chain po tak słabym przeliczniku. Ale okej, jeszcze może cofnę się na chwilę do tego elementu, czy aby na pewno jest to Pulse Chain, tak? No więc ten kontrakt, o którym tutaj właśnie teraz mówię, oni tu dokładnie wszystko opisali, jak to funkcjonuje, więc kiedy Pulse Chain Mainnet będzie już aktywny, będziesz w stanie wymienić swoje tokeny, te stąd PLS IOU, na prawdziwy Pulse Chain w stosunku 1:1. To znaczy, jeżeli teraz kupisz na przykład sobie 1000 Pulse Chainów IOU, jutro nastąpi fork, będzie starcie ci Pulse Chain, trzymasz kopię tego kontraktu, więc tych tokenów na sieci Pulse Chain i tam będziesz w stanie sobie wymienić 1:1 na prawdziwe już tokeny Pulse Chain. Ten kontrakt na sieci Ethereum natychmiast zostanie zniszczony, cała płynność będzie wyjęta, tak aby nikt nie był w stanie tutaj jeszcze tego w jakiś sposób wykorzystać. No i właśnie to jest ten element, o którym twórcy mówią, że klucz prywatny jest konieczny, musi występować, ponieważ oni muszą mieć tą możliwość wyciągnięcia tej płynności po tej stronie Ethereum, tak aby nikt nie mógł tego nadużyć, tak? No bo jeszcze raz, teraz kupujecie na Ethereum ERC20 PLS IOU, kiedy będzie kopia, to z tej kopii będziesz wymieniał na Pulse Chain. Natomiast z tego ty już nie możesz wówczas jakby mieć żadnej korzyści, to nie może już istnieć, tak? Więc oni natychmiast będą musieli to po prostu uniemożliwić tradowanie na tej stronie Ethereum, tak? Też tu gdzieś było pytanie, jak to do końca działa, skąd jest ta płynność, więc tutaj chłopacy powiedzieli, że kontrakt
jest w stanie udzielić tylko 1 miliarda tokenów PLS IOU, ponieważ tyle pozyskali właśnie od, powiedziałbym, takich inwestorów, tak? Widzimy, że tutaj liquidity backers, czyli osoby udzielające tej płynności. Jest to team z projektu WinWin oraz PulsePod. Te dwa projekty udostępniły swoje poświęcenie, tak? Oni jakby zdeponowali to poświęcenie do kontraktu tego PulseChain IOU jako takie zabezpieczenie, które określa, jak dużo tokenów może być wymintowanych, tak, tych IOU, czyli tutaj to powinno dawać taką, no, pewnego rodzaju gwarancję, że tych tokenów nie powstanie więcej niż może powstać. No ale są dwa pytania w głowie, prawda? Po pierwsze, dalej, no jest ta kwestia tych kluczy prywatnych i czy to jest na pewno bezpieczne? I na to pytanie nie ma odpowiedzi. Tutaj jakby odpowiedzią jest zaufanie, tak? Zaufanie do twórcy. Coś, czego z jednej strony bardzo chcemy uniknąć, na każdym kroku niemalże, ale z tej drugiej strony to widzimy, że czasami to po prostu jest konieczne dla funkcjonowania danej idei, pomysłu, tak? Tutaj chłopacy mają jakiś pomysł, no i jest to konieczne, nie? Dlatego ważne jest, co powiedziałem, aby to rozróżniać. Ja też tutaj popełniłem błąd, a od dzisiaj zaprzestanę nadużywania tego określenia scam, no bo rzeczywiście to póki co scamem jeszcze nie jest, tak? Ale pytanie drugie, które dla mnie jest takie jeszcze ważniejsze chyba, to okej, ale kto i dlaczego ma ochotę kupić PulseChain 20 razy drożej, tak, niż to, za ile kupowaliśmy na poświęceniu. Widzimy, że są transakcje, więc ktoś tutaj coś kupuje, ta cena wystartowała 12 dni temu i powoli szybuje do góry. Przecież, tak, kiedy PulseChain wystartuje, otrzymamy kopię, ją sprzedamy, to żeby wyjść na zero w tym interesie, tylko na zero, to te tokeny PulseChaina, na sieci PulseChain, oryginalne tokeny PulseChain, muszą być warte 20 razy więcej, prawda, niż to oryginalne poświęcenie. Więc to dla mnie jest coś, czego, no, nie do końca mogę to pojąć, dlaczego ktokolwiek miałby być tym zainteresowany, tak? Ja wiem, jak włączam sobie czasami, śledzę kanały tutaj takich zagranicznych youtuberów i osób, które są zaangażowane w PulseChain i słyszę od nich nawet dzisiaj mega bycze nastawienie, że PulseChain będzie pompa w ogóle niesamowita. Dzisiaj czytałem, ktoś mówił, że gdybym dzisiaj mógł się cofnąć, czy też gdybym dzisiaj mógł zakupić więcej tokenów Pulse po cenie 10 tysięcy tokenów za dolara, to bym postawił mój dom w zastaw i tak dalej. I to są słowa, słuchajcie, już nie powiem kogo, ale tak myślę sobie, że kurczę, no nie mogę w to uwierzyć, jakoś mi trudno w to uwierzyć, że oni naprawdę mówią to z takim przekonaniem. No bo to by oznaczało, nie wiem, aż taką naiwność, ślepotę czy nieumiejętność oceny rynkowej. Nie wiem, a może, wiecie co, a może ja jestem w błędzie, ale ja wam powiem, że no, mój stosunek do PulseChaina się troszkę zmienił, tak? Te 2 lata oczekiwania, 2 lata obserwacji Ryszarda wpłynęło znacząco na to, jak ja oceniam przyszłość PulseChaina. I nie mówię, że to nie ma przyszłości, ale jakby sama wartość poświęcenia była tak duża, że już nawet pomijając te w pierwszych dniach ogromne wahania, to podejrzewam, że gdzieś tam miesiąc, 2-3 od startu, gdzie cena jakoś złapie swój taki, powiedzmy, taki właśnie poziom, tak, taki floor, to myślę, to jest tylko ja, że będzie to sukces, jeżeli ten floor właśnie będzie w okolicach poświęcenia. To będzie sukces, moim zdaniem. A mówiąc 20x od tej ceny, to no nie, nie? To jest dla mnie wręcz aż zabawne. Ja oczywiście chciałbym się mylić, ale wątpię. Patrząc na to tak racjonalnie, na Rysia, na jego poczynania, na to, jak działa psychika inwestorów, to po prostu, no, zwyczajnie tego nie widzę. I tak szczerze myślę, że tutaj jakby odpowiedź na to jest taka, że
ci youtuberzy, ci twórcy, ci te osobistości, którzy prowadzą te kanały, oni prawdopodobnie po prostu działają w tym interesie, prawda? Zainwestowali w to, więc chcą, aby to odniosło sukces, więc mówią o tym w samych superlatywach i tak dalej. To jest coś, czego ja nie praktykuję i nie chcę robić tego na YouTubie. Dla mnie to jest tutaj jakby mój dziennik, moje tutaj doświadczenia, codzienność w krypto i mówię to, co akurat w tej chwili myślę. To też się będzie zmieniało. Co innego myślałem rok temu, co innego dzisiaj, co innego za rok. Więc prawdopodobnie też będę wyrażał się w różny sposób o tych samych rzeczach na przestrzeni czasu. Ale moją ideą tutaj na YouTubie jest to, aby po prostu mówić, co ja o tej rzeczy myślę w sposób najzwyczajniej taki uczciwy, nie? To jest dla mnie ważne i póki co myślę, że fajnie mi to wychodzi, no ale widzę, że takich osób na YouTubie, nawet na Twitterze, no jest mało. Są, powiedziałbym, tacy, którzy wychwalają pod niebiosa, są tacy, którzy krytykują cały czas, ale takich naturalnych osób, które po prostu mówią, co myślą, no jest ich niestety mało. Więc co, tak podsumowując, to po prostu chciałem powiedzieć, że nie uważam, że ten projekt jest skamem. Też nie mówię wam, nie zachęcam was, aby kupować Pulse-Chaina 20 razy drożej. I ja bym tego nie zrobił, uważam, że jest to przepłacenie, ale chcę, żeby to wybrzmiało, że jest to możliwe na tej platformie. Ten system IOU jest znany z przeszłości, on był nieraz, nie dwa wykorzystywany, więc to samo z siebie, ta idea nie jest niczym złym. Pytanie, jakie są prawdziwe, gdzieś tam wewnętrzne motywy twórców, prawda? I czy tego nie chcą właśnie w jakiś sposób wykorzystać? No ale tego już nie wiem, tego nie wiemy, dlatego nie zachęcam, aby z tego korzystać. Jednakże no, nie uważam, aby był to skam. Okej, dzisiaj tylko tyle w tym temacie, bo po prostu nie mam już więcej czasu. W tej chwili zaskoczył mnie start tej platformy Fiat. Chcę ją przetestować. Mam nadzieję, że zrobię to wieczorem. I wtedy jutro wrzucę wam materiał, w którym wam pokażę, jak stake'uję moje tokeny Fiat, jak biorę pożyczki, udzielam tej płynności i tak dalej. Zobaczymy, jakie są procenty i to wszystko. Myślę, że na to wszystko poświęcę właśnie cały osobny materiał, bo może być to ciekawe. Także co, do usłyszenia już jutro. Cześć!